Jak będziecie w Bremen Nord, w Bremerhaven, można się wybrać na wycieczce po zatoce takim oto statkiem. Dzisiaj dla odmiany w wyśmienitym humorze skończyłam właśnie, jak wiecie, moją stymulację hormonalną. Miałam w piątek również zabieg punkcji, czyli pobrania pęcherzyków. I co najważniejsze, jestem już po transferze zarodka. Także zarodek gdzieś tam tu, pewnie niżej, gdzieś tam jest. Na USG mogłam widzieć, jak jest tam transportowany w odpowiednie miejsce, czego nie dokonałam, będąc w ciąży naturalnej dwukrotnie. Także teraz został przetransportowany we właściwe miejsce. No i mam nadzieję, że się tam zacznie niedługo zagnieżdżać. Czasem mam wrażenie, że się uda. Wszystko będzie dobrze, tak, a czasami właśnie tak myślę, chyba się tym razem nie uda. Ale, no mówię, ja nie jestem już teraz tak sfiksowana na tym punkcie. Czuję się teraz o niebo lepiej, bez tych leków, bez tych hormonów. Moja waga wraca do normy. Nie jestem teraz też, widzę, opuchnięta, tak. Także cała ta opuchlizna powoli schodzi. 3 kilo na razie widzę, że zeszło. Nic nie zrobiłam też w tej kwestii, także faktycznie to była wina hormonów. I faktycznie teraz, jak sobie przypominam poprzednie podejścia, no to było podobnie. Też miałam bardzo napuchnięty brzuch, gdzie właśnie też pani w klubie pytały mnie: Marta, czy ty jesteś w ciąży? Mówię, nie, nie jest. I następowała konsternacja. No tak, no ale właśnie nie wszystkim chciałam tłumaczyć, o co chodzi. Zresztą to są moje prywatne sprawy. Wiele osób było wtajemniczonych, ale wiele nie. Czasem było tak też, że po prostu chamsko odpowiedziałam na pytanie: o, czy jesteś już w ciąży? A ile ty masz lat? Już powinnaś próbować. To po prostu odpowiadam: nie, nie mogę mieć dzieci już. To zaraz było: ale jak to nie możesz? A próbowałaś tego, tego, tego. Niektórym się nie przetłumaczy. Moja dobra rada: nie pytajcie. Ja też sama nie pytam, chyba że kogoś znam naprawdę dobrze, ale to mogę policzyć na palcach jednej ręki osoby, które bym zapytała o ewentualną ciążę. No to już w tych czasach to powinna być taka świadomość, że już jednak o takie sprawy się nie pyta. Tak samo o jakieś inne prywatne sprawy. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Ale ja przyszłam tutaj do Was. Chcę Wam pokazać tę moją drogę przez mękę. To, co ja robię w tym kierunku, żeby jeszcze raz zostać mamą. No i po prostu zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Jakiegoś tam parcia takiego wielkiego teraz już absolutnie nie mam. Nawet przeszło mi przez myśl, że jeśli tym razem się nie uda, to po prostu finito, już więcej tego nie robię, bo to, jak się ostatnio właśnie czułam, no to było jakoś tak, nie wiem, ciężej. Może po prostu też natłok innych obowiązków, Adaś, sprawiło, że bardziej tak to odczuwam wszystko, ale no mówię, pewnie teraz tak gadam, a i tak zrobię jeszcze te dwa razy, jeśli by się nie udało. Ale... Po transferze dostałam taką karteczkę pobranych. Tutaj moje dane postaram się zasłonić. Jakieś tam ubezpieczenia. I tutaj możecie widzieć. Słodka. Dostałam taką kartkę z taką naklejką. Nakleiły mi panie biedroneczkę na szczęście, czy to nie jest słodkie. I tutaj jest informacja. Ta kartka też to jest coś nowego, czego wcześniej nie było. Tu jest informacja, że dostałam jeden zarodek z powrotem.
Wcześniej robiłam zawsze transfer z dwoma zarodkami. No, licząc na bliźniaki, licząc, że może większa szansa będzie. Natomiast teraz mój lekarz mnie bardzo przestrzegał przed tym, no i stwierdziłam, że dobra, ufam mu i po prostu się go posłucham. No, zobaczymy. I tu jest informacja też, że pobrali 16 jajeczek, z czego zapłodnili tylko 4 z nich. 4 zostały zapłodnione poprzez procedurę ICSI, czyli wyselekcjonowane plemniki zapłodniały po kolei te komórki. Oni też nie chcieli jakiejś tam większej liczby komórek zapłodniać, żeby po prostu, co z tego, że będę miała 15 zapłodnionych komórek, skoro będę mogła mieć przetransportowaną tylko jedną. To nie ma sensu. Także zapłodniły się 4 komórki jajowe i jedną z tych komórek jajowych dostałam z powrotem. I tutaj jest też informacja odnośnie mrożenia zarodków. Tu jest informacja, że nie został żaden zarodek zamrożony. Zobaczcie, co chciałam Wam jeszcze pokazać. Tutaj też to zakryję. Zobaczcie, jakie piękne, pamiątkowe zdjęcie dostałam. To jest moja komóreczka, mój embrionik już, 5-dniowy. Podobny do mnie? Śmieję się. Teraz co mnie czeka? Teraz biorę... Wzięłam już 2 zastrzyki, takie wyciszające hormony. Biorę dodatkowo Duphaston, to pewnie osoby z Polski znają, bo też jest używany w Polsce. Klinone, Progynowa, takie tabletki z progesteronem, chyba jeszcze z luteiną. Mam brać dodatkowo magnez, zapobiega chyba skurczom i kwas foliowy. I za kilka dni, za chyba około 10-11 dni, mam się zgłosić na badanie krwi celem zrobienia badań pod kątem testu ciążowego. Oczywiście badania takie przeprowadzę we własnym zakresie, czyli będę codziennie robić po 10 testów ciążowych. Nie byłabym sobą, gdybym była inna. Kojarzycie te memy, nie, że jestem taka, wiecie, inna, ale no właśnie, inna. No właśnie, memy są takie, wpiszcie sobie. Tatuaż był taki chyba, coś kojarzę. Nieważne. Tak więc widzicie, że mam humor dużo lepszy. Łykam te wszystkie zastrzyki, łykam te wszystkie tabletki, 2 zastrzyki ostatnie już zostały zrobione. Nie muszę już więcej brać zastrzyków. Także myślę, że ta procedura minie mi dużo szybciej, bo nawet naprawdę nie mam czasu na przeglądania setek stron forum internetowych. Muszę się zajmować dzieckiem. Muszę Adasia zabawiać i nie mam nawet tego w głowie. Co jest bardzo ważne, muszę teraz całą dokumentację przygotować dla kasy chorych, wszystkie recepty, muszę to wszystko też pokopiować, rachunki i to wszystko wysłać. Jak na razie naliczyłam, że z własnej kieszeni musiałam zapłacić... Gdzie to? Musiałam zapłacić taką oto kwotę, 1584 euro, więc to będzie do zwrotu. Tylko muszę po prostu przedstawić wszystkie dokumenty. Oczywiście, gdybym miała płacić za to sama, cena by wzrosła, gdyż wszystkie leki były ze zniżką już, także płaciłam ze zniżką. A gdybym musiała sama płacić, to wtedy cena była większa.
i plus dochodziłoby jeszcze 2000 za opiekę lekarską. Halo? Halo? No właśnie, żeby stresów jeszcze było mało, to mój mąż akurat zmienia teraz po pracę. Mam jeszcze plan, żeby zacząć treningi na siłowni. Jeśli uda się z tą grupą, do której Adasia chce zapisać. Mianowicie 3 razy w tygodniu po 3 godzinki, żeby sobie zostawał z dziećmi, z paniami, taka grupa ala zabawowa. Ważne jest dla mnie, żeby miał kontakt z innymi dziećmi, żeby miał kontakt z językiem przed pójściem do przedszkola oczywiście. Mam nadzieję, że to wypali, że jakaś tam adaptacja potrwa w miarę krótko i że się zadomowi, że będzie chciał tam zostawać, to ja wtedy będę mogła z czystym sumieniem i z czystą radością na przykład w tym czasie pójść sobie na trening, do sauny. O, do solarium. To by było coś wspaniałego. Albo po prostu bym przyjechała spać. Albo sprzątać, gotować. No. Także moi mili, co będzie, to będzie. Mówię, jak się uda, super. Jak się nie uda, no mam jeszcze 2 razy. Pewnie będzie mi przykro, ale trzeba iść dalej do przodu. Będę płakać, jak się nie uda. No, ale trudno. Może się uda. Trzymajcie kciuki. W sumie szanse też za szalonienie są, się wydaje, że około 30%, gdyż jest to któreś podejście już z kolei i jest to ICSI. A przy ICSI chyba są te szanse, boże, szalone 3% większe. No zobaczymy, no mówię, czasem to też nie zależy, czy to jest zarodek tej klasy, czy tej klasy, czy to jest blastocysta, czy to jest 2-dniowy lub 3-dniowy zarodek. Często jest tak, ja już miałam podawane 5-dniowe zarodki i się nie przyjmowały. Adaś chyba był zarodkiem, wydaje mi się, że 3-dniowym albo 4-dniowym. Wydaje mi się, że blastocysty to nie było jeszcze stadium blastocysty. Natomiast wszystko się udało i było wszystko dobrze, Adaś się urodził cały i zdrowy. Natomiast, no mówię, zobaczymy tym razem. Jest wiele czynników. Widzę, że na przykład troszeczkę te leki, które teraz po transferze biorę, różnią się od tych, które brałam poprzednio, właśnie przy Adasiu, chociaż myślałam, że lekarze będą się trzymać tak konkretnie tej wersji. Jeśli się, skoro się udało, no to będą kontynuować to leczenie i te suplementy, te leki. Jednak nie mam teraz sterydów, nie mam leków na tarczycę, mimo że tam delikatnie jest, mam delikatną niedoczynność. Nie dostałam leków, nie mam leków rozrzedzających krwi, właśnie nie mam sterydów. I poza tym to chyba wszystkie takie były. Te, co poprzednio. No ale zobaczymy. Ja też nie jestem taka, ja ufam lekarzom, nie jestem taka, żeby coś tam kombinować zaraz na własną rękę. O, musicie mi to dać szybko i coś tam. Zaraz będę lecieć do internetu. Skoro podjęli takie decyzje, myślę, że wiedzą, co robią, chyba że chcą troszeczkę jeszcze wykorzystać mnie i kasy chorych. Zobaczymy. Na razie mówię, humor dopisuje. Czuję się o wiele lepiej, także mam nadzieję, że tak zostanie i jeśli się powiedzie, to super, jeśli nie, no to też to zobaczycie, bo nie będę ukrywać tego. Chciałam, żeby te filmiki leciały równolegle i jakby na żywo, ale ze względu, że nie chcę siadać za mętą w pracy i nie chcę być tam w centrum uwagi teraz, bo robię in vitro, to po prostu zostawiam to na troszeczkę później. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Miłego dnia. Pa! Zostawiajcie lajki i suby. Zawsze o tym pamiętam. Ale bardzo Wam dziękuję za subskrypcję.
Zawsze cieszę się, jak widzę, że dochodzą nowe osoby. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Pa!